Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj mamy taki fajny, luźny film o perfumach. Dwa tygodnie temu na moim kanale, w ostatnim filmie z serii Kosmetyczka Gwiazd, pytałam się Was, czy byłybyście chętne, żebym rzuciła Wam taki film o perfumach, tworzeniu perfum, ponieważ ja na swoich studiach dawno, dawno, dawno temu miałam takie zajęcia z perfumerii i one się odbywały właśnie w laboratorium, tam tworzyłyśmy te zapachy, była cała otoczka wokół tego. Jest to dosyć ciekawa rzecz i kilka z Was skomentowało, że tak bardzo chciałby taki film, więc oto to jestem. Opowiem Wam też troszeczkę o moich ulubionych perfumach i zobaczymy sobie, jakie nuty zapachowe akurat w tych perfumach występują. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, te tworzenie tych perfum to jest naprawdę mega trudna sprawa. Taką Wam powiem dygresję, że jak miałyśmy te zajęcia, to ja sobie pomyślałam, bardzo prosta sprawa, mamy tam, wcześniej oczywiście były zajęcia typowo teoretyczne, te wszystkie nuty, bazowa, serca, głowy, o których Wam zaraz opowiem. I ja tak sobie pomyślałam, zrobię sobie swoje perfumy, to będzie easy peasy. No i nie było. Uwierzcie mi, że po pierwsze głowa mnie bolała tak, jak wychodziłam z tego laboratorium za każdym razem, bo wiecie, ilość tych zapachów, a po drugie skomponowanie zapachów, te akordy zapachowe, to wszystko jest tak okropnie trudne i trzeba mieć tak naprawdę wyczulony węch, że szapoba dla wszystkich osób, które tutaj pracują w tym zawodzie i tworzą perfumy, i tworzą te piękne zapachy, dlatego że naprawdę, naprawdę nie jest to proste. No dobra, ale do takich podstaw. Słuchajcie, pewnie dużo z Was o tym wie, ale taka kompozycja zapachowa to jest mieszanina tak naprawdę substancji pochodzenia naturalnego, jak i również i syntetycznego, ale one są mieszane w odpowiedni sposób i dodawane w odpowiednich kolejnościach, żeby tworzyły cały taki zapach. I zapachy tych wszystkich firm typu właśnie Yves Saint Laurent czy innych tego typu firm są naprawdę, to są bardzo kompleksowe zapachy i jakość perfum też możemy poznać po tym, jak dana perfuma się ulatnia. Więc to też Wam zaraz o tym powiem. Tutaj tak naprawdę w momencie tworzenia perfum musimy rozróżnić trzy jakby bazy. Mamy tą bazę dolną, mamy nuty, czyli te takie nuty podstawowe, mamy nuty serca i nuty głowy. Nuty głowy to są takie nuty, które się pierwsze uwalniają, czyli jeżeli psikamy sobie danym zapachem, czy na nadgarstek, czy na przykład na ten patyczek taki tekturowy, to są takie pierwsze nuty, które nas uderzają i zazwyczaj są to nuty bardzo świeże. Żeby się tutaj nie pomylić, ja Wam dokładnie przeczytam, jakie nuty wchodzą najczęściej w skład nut głowy, czyli nut górnych. Bo wiecie, ja pamiętam, że one są właśnie tam cytrynowe, czyli bergamotka, dlatego że ja uwielbiam bergamotkę. Bergamotka, pomarańcza, cytryna, trawa cytrynowa to są takie cytrusowe zapachy, które ja uwielbiam i one zazwyczaj są we wszystkich właśnie moich perfumach, które też zaraz będziemy sobie analizować, są zawsze w nutach głowy, ale oprócz tego też są takie nuty zielone, czyli na przykład mięta, ogórek, melisa, ziołowe, czyli lawenda, którą też uwielbiam, i tymianek, korzenne, zielony pieprz i czarny pieprz, jak i również leśne, jodła, sosna, czarny świerk. To są wszystkie nuty, które są zazwyczaj używane w nutach głowy i one się pierwsze uwalniają w momencie, kiedy wąchamy dany zapach. Potem oczywiście mamy nutę serca. Nuta serca jest to nuta, którą jesteśmy w stanie wyczuć po mniej więcej godzinie od spryskania się zapachem. Są, nawet chyba nie, przesadziłam, powiedziałabym, że nawet takie 30-20 minut jest. Czyli jak ten pierwszy zapach się ulotni, ta nuta głowy się ulotni, to mamy tą nutę serca. I ta nuta serca przy dobrych perfumach, dobrej jakości, powinna z nami zostać 2-3 godziny. I są to nuty właśnie takie, które są tymi nutami środkowymi. I najczęściej właśnie je czujemy, czyli to jest ten taki pik, najbardziej może nie intensywny, ale ten taki zapach, który jest najbardziej długotrwały na nas, to jest właśnie nuta środkowa. I tutaj mamy aromaty kwiatowe, czyli róża, jaśmin, drzewo różane, geranium, biały niebieski lotos, nerola, kwiaty kawy, nawet tego nie wiedziałam, lilie, czy konwalie, hyacynty, narcyzy, czy innego typu, tego typu właśnie kwiatki.
korzenne, czyli tutaj goździki, cynamon, imbir, kardamon, koper, nawet marchew i zielone, szałwia, rozmaryn, cyprys, jałowiec i krwawnik. I to są właśnie te nuty, które są już w drugim, w tej nucie środkowej, czyli coś, co tak naprawdę przez 2-3 godziny powinno na naszym ciele być odczuwalne. I teraz muszę Wam jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, czego chyba nie powiedziałam na początku. Nuta to jest jeden zapach, który nam się wybija, ale jeżeli na przykład jest to bardziej jakby złożona receptura tutaj tej konkretnej bazy, to wybija się tak zwany akord, czyli jest to więcej niż jedna nuta. No tutaj takie muzyczne trochę są, powiedziałabym, przełożenia. Czyli na przykład jeżeli mamy tutaj połączenie kilku zapachów, to mamy akord i najczęściej w tych droższych perfumach te akordy to nie są pojedyncze nuty, tylko to są akordy, czyli mieszanki kilku zapachów, które zazwyczaj 2 do 3, które tworzą daną bazę. Więc mniej więcej na takie perfumy w skład jakby jednej bazy, jednej nuty, czy nuty serca, czy nuty głowy, czy nuty bazowej, wchodzi od 3 nawet do 4-5 zapachów, czyli tworzą właśnie takie akordy. I mamy nutę dolną, czyli nutę bazową. Są to zapachy, które są bardzo mocne zazwyczaj. Jest to piżmo, bardzo rzadko się stosuje takie piżmo naturalne, zazwyczaj jest to piżmo syntetyczne, ale właśnie jest to piżmo, jest to ambra, są to takie bardzo mocne, ciężkie zapachy, które jakby dają głębie i też utrwalają, bo bardzo często właśnie są to też takie fiksery, które się dodaje do zapachów, żeby te zapachy były trwałe i żeby utrzymywały się dłużej niż 2-3 godziny na naszym ciele, szczególnie jeżeli płacimy za zapach kilkaset złotych, no to wiecie, słabo by było, żeby nie utrzymywały się dłużej. I tutaj w tych nutach dolnych mamy sandał, czyli drzewo sandałowe, paczule, mamy ambrę, mamy zwierzęce, czyli piżmo, mamy skórzane, tytoniowe, mech dębowy, balsamiczne, czyli różnego rodzaju kadzidła arabskie i indyjskie, balsam Peru, mamy też aromatyczne, takie słodkie zapachy, czyli kawa, kakao, miód, wanilia. Bardzo często wtedy się używa wanilina jako fikser, to też pamiętam i to jest bardzo taki mocny zapach, który będzie powodował, że ta długotrwałość i utrzymywanie się tych perfum jest naprawdę bardzo, bardzo długie. I teraz tak, słuchajcie, w momencie, kiedy się tworzy takie perfumy, co jest ciekawe, najpierw zaczyna się od nuty serca, czyli od tej nuty środkowej i jakby to jest nasza baza, to jest to, ponieważ tak jak powiedziałam, po 20-30 minutach ulatnia się ta nuta głowy i zostaje najbardziej wyczuwalna nuta serca, która przez długi, długi czas z nami zostaje, więc to jest jakby ta baza, to jest to, w jaki sposób, w którą stronę chcemy iść, osoby, które właśnie te zapachy tworzą. Potem dodaje się nutę bazową, czyli tą ostatnią, trzecią, a dopiero na sam koniec, jako jakby taki dodatek, dodaje się tą nutę głowy i w ten sposób się takie perfumy tworzy. Oczywiście, żeby takie perfumy stworzyć, też są konkretne receptury, które mówią nam ile kropel tego, ile kropel tego, ile kropel tego i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, jest to niesamowicie trudne, żeby takie perfumy skomponować, ponieważ po pierwsze, normalnie ludzie nie są w stanie, jest tylko kilka tak zwanych nosów, którzy zajmują się właśnie tą sensoryką i czują i komponują te zapachy, pomagają komponować zapachy, dlatego że normalny człowiek nie jest w stanie wyczuć takiej gamy zapachowej i na przykład mi od razu mdli. Więc nie każdy jest w stanie taki zawód wykonywać, niemniej jednak jest to bardzo fajny, fancy zawód. Jeżeli ktoś się Was pyta, jak to się chyba nazywa, sensylier? Sensylierem, że jest się sensylierem. Słuchajcie, moje ulubione perfumy, jeszcze Wam szybko powiem i powiem Wam bardzo fajną ciekawostkę. Jest taka strona, która nazywa się Encyklopedia Perfum i na tej stronie właśnie możecie sobie przeczytać o Waszych ulubionych zapachach, jak i również przeczytać, co wchodzi w nuty zapachowe. I moimi ulubionymi zapachami, moim ulubionym zapachem, który tak naprawdę jest używany na co dzień u mnie, czy zima, czy jesień, jest to Yves Saint Laurent Libre. Uwielbiam ten zapach. O Boże, jest to po prostu idealny zapach dla mnie. To jest taki właśnie mój zapach. I tutaj głowa to jest, nuta głowy to jest czarna porzeczka, olej gorzkiej pomarańczy i olej z francuskiej lawendy. Olejek mandarynowy,
Serce to jest jaśmin, indyjski jaśmin, normalny kwiat pomarańczy i lawenda, a baza to jest piżmo, wanilina, ambra i drzewo cedrowe. Czyli to jest ten zapach, który ja uwielbiam. Przede wszystkim przepiękny właśnie długo utrzymujący się zapach. Buteleczka, co nie jest najważniejsze w perfumach, ale umówmy się, jest przepiękna, ozdobna. Uwielbiam też tą reklamę z Dua Lipą, jak ona tam śpiewa i to morze i to wszystko, po prostu jest to niesamowite. Cała otoczka zrobiona. Słuchajcie, przeczytam Wam jeszcze opis tych perfum. Czyli należące do rodzin perfum białokwiatowych, zapach Yves Saint Laurent Libre to aromat stworzony z myślą o wyjątkowych, silnych i nowoczesnych kobietach. Pozornie lekki, wiosenny, Libre wykorzystuje syntetyczne nuty piżmowo-ambrowe, które stanowią wspaniałe tło dla lawendy, dominującej w tej orientalnej kompozycji. Co ciekawe, mimo że stworzone z myślą o kobietach, perfumy Yves Saint Laurent Libre mogą być używane jako zapach unisex właśnie dzięki użyciu w nich esencji lawendy, wznoszącej pierwiastki męskie. Więc słuchajcie, dla panów również, uwielbiam ten zapach. Ja w ogóle uwielbiam zapachy unisex. Kiedyś był taki zapach, znaczy on jest cały czas, Calvin Klein One, w tej takiej białej buteleczce z taką jakby białą tą. I on był moim zapachem na studiach. Uwielbiam go, muszę go kupić tak po prostu, żeby go mieć jako pamiątkę. Bo używałam go całe studia i mam bardzo dużo fajnych wspomnień z nich związanych. A najfajniejsze w zapachach jest to, że to jest tak naprawdę kotwica. Jak powąchamy sobie zapach, który używałyśmy kilka lat temu, to od razu nam się przypomina ją różne sytuacje z tego okresu w naszym życiu. Więc to jest właśnie fajne, żeby móc sobie tak też powspominać. Kolejnym zapachem, który bardzo lubię, jest to mój zapach ślubny. To jest Giorgio Armani Si. Jak widzicie, no, zużycie tego zapachu jest naprawdę minimalne, a ja mężatką już jestem 3 lata. Więc naprawdę jest wydajny jest ten perfum. Głowa. Nuty głowy, jeżeli chodzi o to, to jest liście czarnej porzeczki, czyli to samo, co było tam. Serce to jest róża i frezja, a bazy to jest wanilina, nuty drzewne i patchouli, czyli też bardzo podobne. Ten zapach jest troszeczkę bardziej ciężki, ale powiem Wam szczerze, że również go bardzo, bardzo lubię. Uwielbiam go i uważam, że jest to zapach, który i może być zarówno używany latem, i może być zarówno używany zimą. Jest taki bardzo, bardzo uniwersalny. Kolejnym zapachem, słuchajcie, jest zapach Chanel Allure Sensual, czy jakoś tak, czy Sensuale. Jest to zapach, który został wybrany dla mnie przez moją teściową. I powiem Wam, że na początku pierwsze moje wąchnięcie miałam takie, no nie wiem, ale on przepięknie pachnie, ta nuta serca jest przepiękna. I tutaj w nucie głowy jest bergamotka, mandarynka i brzoskwinia. W nucie serca jest drzewo sandałowe i wanilina, a w nucie bazy jest róża, jaśmin i lilia wodna. I ta lilia wodna też troszeczkę przebija. I właśnie ona mi tak do końca na początku nie pasowała, bo wiecie co, ja nie jestem fanem takich zapachów właśnie, takich lilii, kwiatowych. To nie jest to, co ja lubię. Ale on przepięknie, ten zapach przepięknie pachnie już po jakimś czasie, czyli po tych 20-30 minutach na ciele naprawdę pachnie przepięknie, ale są to typowo perfumy, które ja bym używała na wieczór niż w ciągu dnia. Kolejnymi perfumami, które bardzo lubię, ale bardzo rzadko je używam, bo one też są na wyjścia wieczorne, są perfumy Disquarta Wand. I powiem Wam, że ja na początku miałam problem z tymi perfumami. Jak je kupiłam, nie mogłam ich nosić, ale do tego zapachu się dorasta. I coś rzeczywiście jest w tym, że do niektórych zapachów się dorasta. I zaraz Wam powiem, jakie są nuty zapachowe w tym konkretnych perfumach. Przepraszam Was, że ja to czytam, ale wiecie, ja nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Więc nuta głowy to jest imbir, mandarynka, cytryna, różowy pieprz. Nuta serca to jest róża damaceńska i neroli, a baza to jest wanilina z Madagaskaru, madagaskarska, nuty drzewne i żywica. I on rzeczywiście jest taki bardzo mocny, dlatego dla mnie jest to zapach bardziej, powiedziałabym, jesienno-zimowy niż taki letni. I moimi ostatnimi ulubionymi perfumami, których niestety tutaj nie mam już,
ale na pewno sobie ją zrobię zapas, bo są to moje ulubione perfumy jesienno-zimowe. Jest to zapach Alien Thierry Mugler i na pewno dużo z Was o tym już te perfumy zna, bo one są bardzo popularne, bardzo dużo osób je ma, bardzo dużo osób je nosi, ale ja uwielbiam ten zapach. I tutaj mamy nuta głowy to jest jaśmin, nuta serca kaszmir, a nuta podstawowa ambra. I to jest przepiękny, seksowny, głęboki zapach, który po prostu jest taki naprawdę... Do tego zapachu też trzeba dojrzeć. Nie sądzę, żeby na przykład pasował ten zapach do nastolatek albo do dziewczyn 19-20. Jest to naprawdę taki zapach, do którego się dojrzewa. Jest on naprawdę przepiękny, bardzo głęboki. Ja bardzo lubię ambrę i właśnie moim takim ulubionym połączeniem jest w nucie głowy, co możecie zresztą zauważyć, żeby była mandarynka, bergamotka, takie bardzo cytrusowe zapachy w nucie głowy, a wanilina i piżmo zazwyczaj u mnie w nucie podstawowej się znajdują, więc to są takie moje go-to. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten film. Liczę na to, że Wy w komentarzach napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione perfumy. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jak zawsze widzimy się za tydzień w niedzielę. Do zobaczenia, pa!